Minioną sobotę miłośnicy muzyki sakralnej zgromadzili się w Kielnie, by uczcić kolejną edycję 16. Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej. Po raz pierwszy od momentu swojego powstania festiwal w tym roku nosił miano ogólnopolskiego. Dotychczas funkcjonował jako pomorski, zyskał w ten sposób większy rozgłos i zasięg, stając się wydarzeniem o znaczeniu ogólnokrajowym. To jest pierwszy ogólnopolski z nazwy, bo jeżeli chodzi o festiwal, który dotąd był pomorskim festiwalem pieśni wielkopostnej, to trzeba podkreślić, że mimo że miał nazwę pomorski, to także gościliśmy chóry z całej Polski. Jest to pierwszy ogólnopolski z nazwy, ale na pewno nie z przebiegu i z uczestników liczby i miejsc, w których przybywali do nas. Poziom artystyczny tegorocznej edycji został oceniony przez jury jako niezwykle wysoki. Już pierwsze wykonanie przez zespół wokalny Gregorianum z Warszawy i ich mistyczna interpretacja pieśni wzbudziły głębokie wrażenie wśród publiczności, zapowiadając niezwykłą atmosferę i pozwoliło przypuszczać, że jury będzie miało trudne zadanie wyłonienia zwycięzców. Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć festiwal ogólnopolski muzyki pasyjnej w Kielnie. To dla nas duży zaszczyt i ogromna przyjemność śpiewania w tak przepięknym, sakralnym obiekcie. Na co dzień śpiewacie tylko sakralne pieśni, czy bogatszy macie repertuar? Śpiewamy różne rzeczy. Skupiamy się na muzyce sakralnej, ale nie jest to nie tylko to jest naszą domeną. Śpiewamy też muzykę dawną, świecką. Śpiewamy trochę muzyki rozrywkowej też w aranżach na zespół męski. Pierwszy raz, rozumiem, jesteście u nas. Byliśmy kiedyś dawno, dawno temu, ale to były początki naszej drogi śpiewaczej. No wtedy bez żadnych sukcesów, że tak powiem, byliśmy w Kielnie, ale no to było, nie wiem, chyba 7 lat temu. Byliśmy tak, trafiliśmy przez przypadek zupełnie, ale cały czas myślałam o tym, żeby tutaj wrócić i zaśpiewać jeszcze raz. Mamy 10 chórów. Myślę, że jeżeli poziom utrzyma się tak, jak jest po pierwszym wykonaniu, to będziemy mogli powiedzieć o wielkim artystycznym przeżyciu i naprawdę podniesieniu poprzeczki festiwalu bardzo wysoko. Mamy chór z Żukowa, mamy także chór i z Poznania, mamy chór z Bydgoszczy, mamy chór z Torunia, mamy tutaj chóry także z województwa pomorskiego, także można powiedzieć, że utrzymujemy zasięg i mam nadzieję, że poziom także będzie nadal tak wysoki. Główną nagrodę festiwalu Grand Prix zdobył chór kameralny Akolada z Bydgoszczy. Nagroda sprawiła nam ogromną satysfakcję. Staram się zawsze wykonywać muzykę jak najlepiej. Ale nie same nagrody są najważniejsze, tylko jakby dążenie do utrzymywania poziomu. Żeśmy nawet sobie zażartowali, ileż to trzeba chery zażyć, żeby tak pięknie zaśpiewać. Tak jak my?
O, jak cudownie, co to wspaniały żart, możesz okazać chórownię. Pięknie, rzeczywiście. Wie pan co, ale coś w tym jest, tak, to uniesienie, które zdarza się i właściwie ono zdarza się głównie na koncertach. Ono zdarza się wtedy, kiedy jest wykonanie. Na próbach często, mimo że szlifujemy wszystko, dążymy do perfekcji, nie udaje się właśnie, nie ma tej dawki czegoś, co jest właśnie na koncertach i na konkursach, więc jeżeli rzeczywiście to było, to bardzo się cieszymy, jeżeli państwo tak odebrali. Bardzo trudny utwór żeście wykonali. Ojej, jako laik powiem, mnóstwo dynamiki, mnóstwo ozdobników. Ile czasu trzeba pracować nad takim utworem z tak dużym zespołem? Nie umiem powiedzieć. Ile już istniejecie w ogóle? Istniejemy, no to już dosyć dużo, już właśnie można powiedzieć 22 lata. Tworzymy taką grupę przyjaciół, czyli są to przyjaciele przyjaciół, moi studenci, moi uczniowie byli, więc taki bardzo bliski zespół. Mamy również w swoim składzie, nie w składzie właściwie, ale towarzyszą nam często rodziny, dzieci, także że staramy się nie rozstawać, żeby pasja nasza nie była przeszkodą dla rodzin. Czy jest trudno? Nie. Wydaje mi się, że taki zespół akurat takiej wielkości jest idealny tak naprawdę i do brzmienia, i do utrzymania. Oczywiście zawsze zdarzają się różne problemy organizacyjne, ale staramy się też myśleć o tym nie tylko jako o zespole, tylko też jako o jednym organizmie. Czyli w sumie każdy oddaje to, co ma najlepszego dla wszystkich. Nie tylko jednak zwycięzcy mogli cieszyć się z sukcesu. Jednymi z triumfatorów byli przedstawiciele z Gdańska, zespół wokalny Nuove Voci, który został obdarzony wieloma nagrodami, m.in. otrzymał Złote Pasmo i nagrodę specjalną za najlepiej wykonywany utwór w przewodni festiwalu. Chór Consentus, Stowarzyszenie Muzyczne z Działdowa, otrzymał nagrodę specjalną za najlepiej wykonaną pieśń pasyjną w języku kaszubskim. Jesteście pierwszy raz, czy drugi raz na festiwalu? Jesteśmy pierwszy raz. Co prawda byliśmy zgłoszeni w zeszłym roku, ale niestety ze względów tutaj zdrowotnych nie mogliśmy przyjechać. Nasz zespół liczy tylko 6 osób, no i powiedzmy, jeśli 2 się rozchorują, no to już nie mamy możliwości, żeby wystąpić. Zespół przede wszystkim stawia na wykonawstwo muzyki religijnej, chorał gregoriański, ale również twórczość współczesna, inspirowana muzyką sakralną, a festiwal w Kielnie Wielkopostny właśnie na ten typ muzyki stawia, na twórczość sakralną i dlatego skłoniło nas to do udziału w tym festiwalu, a w tym roku już ogólnopolski, bo w zeszłym roku jeszcze był to pomorski. W repertuarze tylko repertuar sakralny, czy jeszcze jakiś? Tak, nasz zespół wykonuje głównie muzykę sakralną. Bardzo rzadko zdarza się, że jest to muzyka świecka, może na jakieś specjalne zamówienie, ale głównie to jest muzyka sakralna. Chorał gregoriański przede wszystkim i opracowania wielogłosowe na 3, 4, 5 głosów. XVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie to nie tylko konkurs, to święto muzyki i ducha. Szkoda, że na kolejne doznania musimy czekać aż rok. Cóż, do zobaczenia.